Drogie ludzie, chcę wam opowiedzieć o drugim cudzie. Trafiła do naszego ośrodka kobieta z Hashimoto, gdzie poziom przeciwciał wynosił 1487 czy coś koło tego. I wyobraźcie sobie, od 20 lat ten poziom przeciwciał mniej więcej był na tym poziomie. No. I co się stało? Przez 20 lat nic się nie stało. Ta kobieta podejmowała się wszelakich możliwych terapii, możliwych diet, możliwych lekarstw. Po 56 dniach stosowania zaleceń pani doktor cudotwórczyni, proszę zapamiętać, nie byle jakiej pani doktor, poziom przeciwciał zmniejszył się do 450 po 56 dniach. Ja uważam, że albo to jest cud, albo tą sprawą powinna się zainteresować medycyna nawet. Gdyż takie przypadki nie są opisywane nawet w książkach medycznych. A ja wam je opowiadam. Kochani, i to nie jest koniec. Ten cud trwa nadal. Ta kobieta zmienia się wizerunkowo. Ona nie dość, że chudnie w oczach, to ona zmienia się jej natura na cudowną, na anielską. Nie zapeszajmy, bo to jest kobieta, a kobieta zmienną jest.